Cześć, witam Was na kanale ciekawe, no właśnie ciekawe. Miło mi będzie, jeśli zostawicie łapkę w górę oraz jeśli dacie suba i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Dzisiaj sprawa nierozwiązana, trudna. Zapraszam do przeczytania książki Miasteczko zbrodni autorstwa pani Moniki Góra oraz przeczytania artykułu na onecie pana Mateusza Baczyńskiego, historia kłamstwa jak oszukano zabójców iwony cygan. Książka i artykuł pokazują dwa punkty widzenia: okoliczności zbrodni i motywy zabójstwa Iwony. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Siedemnastoletnia Iwona mieszka z rodzicami mamą Czesławą, tatą Mieczysławem, starszą, dwudziestoletnią siostrą Anetą oraz młodszą siostrą, dziesięcioletnią Gosią. Rodzina od dziesięciu lat mieszka w Szczucinie. Tata pracuje jako kierowca tira, później ma sprzedawać spodnie jeansowe na rynku, gdzie Iwona pomagała, gdy chciała sobie uzbierać na coś. Mama zajmuje się domem oraz wychowaniem córek. Dziewczyny musiały nosić zawsze związane włosy, mama zawsze pilnowała, aby się uczyły i odrabiały lekcje. Dbała też o to, aby odpowiednio były ubrane, próbowała mieć też wpływ na to, z kim się kolegują jej córki. I zawsze musiały wracać do domu o 21:00. Jeśli było inaczej, dziewczyny dostawały kary. Jedni mówią, że Iwona była spokojna, wycofana, a inni wspominają Iwonę jako osobę stanowczą, dobrze wiedzącą, czego chce. Wspominają Iwonę jako utalentowaną, sprytną, słuchała punk kroku, dokładnie metaliki. Była ufną osobą, każdy był. Ponieważ w Szczucinie wszyscy się znali. Lubiała piec gofry, robić zdjęcia. Iwona uczy się w liceum z internatem w Dąbrowie Tarnowskiej. Weekendy, wakacje spędzała w Szczucinie. Aneta studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a Gosia chodziła do szkoły podstawowej w Szczucinie. Iwona przyjaźni się z Olą. Ma chłopaka Przemka, którego lubi jej mama. Ale coraz więcej czasu zaczyna spędzać z Renatą G. I dziewczyny zostają przyjaciółkami. Renata była zazdrosna o czas, który Iwona poświęcała swojemu chłopakowi oraz Oli. Renata miała taki wpływ na Iwonę, czy też potrafiła zmanipulować Iwoną, także w końcu Iwona zerwała z chłopakiem i przestała spędzać czas z Olą. Mamie Iwony nie podobało się znajomość Iwony z Renatą. Właściwie to Renata się nie podobała pani Czesławie, która nie lubiła Renaty. Uważała, że Renata ma coś w sobie dziwnego, ale Iwona zawsze mówiła, że Renata jest fajna. W pewnym momencie mama Iwony oznajmia jej, że Renata ma zakaz przychodzenia do ich domu i że ma zakaz spotykania się z Renatą ale Iwona nie zamierza słuchać mamy i dogaduje się z Anetą. Mama pozwalała wychodzić Iwonie pod opieką Anety. O co zresztą dziewczyny nieraz się sprzeczały. Jeśli ktoś ma młodsze rodzeństwo, to zrozumie. Nieraz Aneta się złościła, że musi wziąć ze sobą Iwonę, gdy gdzieś wychodziła. No ale ustalają, że wychodzą razem. Iwona idzie spotkać się z Renatą, a Aneta ze znajomymi czy chłopakiem. Wakacje 1998 roku, sierpień, w Szczucinie nie za bardzo jest co robić, więc Iwona z Renatą siedzą w barze u Trabanta, którego właścicielem był Robert K., którego, na którego mówiono Trabant, bądź w Zajeździe Leśnym, albo po prostu chodziły po Szczucinie. W poniedzielnej zabawie... Z Renatą oraz jej starszą siostrą Barbarą i jej chłopakiem. W zajeździe leśnym Iwona cały dzień przeleżała w łóżku. Chce zostać sama i płakała. Renata zaczęła się też dziwnie zachowywać. Miała do kogoś dzwonić z butek telefonicznych. Nie chciała Iwonie powiedzieć, z kim i o czym rozmawiała. Zaniepokojona Iwona zwierzyła się w siostrze, opowiedziała o dziwnym zachowaniu koleżanki. Mówi też, że już Renacie nie ufa i nie będzie się z nią spotykać. 13 sierpnia Iwona z Anetą jadą na zakupy do Dąbrowy-Tarnowskiej. Po drodze na przystanku autobusowym spotykają tam Marcina. Któremu Iwona się podobała, który próbował się z nią umówić, ale dziewczyna nie chciała, ponieważ Iwona chyba doszła do wniosku, że na randki czy związki jest dla niej za wcześnie. I nie w głowie jej chłopcy. Po zakupach miały odwiedzić ciocię i wrócić do domu. Następnie Iwona idzie do swojej przyjaciółki Oli, której ma powiedzieć, że jakiś czas temu spotkała się z Grześkiem, aby wytłumaczyć chłopakowi, że już nie będą razem. Iwona pożyczyła jeszcze sweterek w paski od Oli. I wróciła do domu. Powiedziała mamie, że dzisiaj zostaje w domu, nigdzie nie ma ochoty wychodzić. Ale pod wieczór zmienia zdanie i decyduje się pójść ponownie do oli na rolki. Gdy jest już przy furtce, wołają mama, mówiąc, że dzwoni Renata. Iwona wraca. Renata dzwoni z prośbą o spotkanie. Coś pilnego musi powiedzieć Iwonie. Iwona mówi, że nie ma ochoty spotkać się z Renatą, bo ta ją okłamuje. Ale Renacie udaje się przekonać Iwonę. Umawiają się jak zawsze pod kościołem i o godzinie 19.40 wraz z Anetą wychodzą z domu. Gdy spotkały się z Renatą, Iwona poprosiła siostrę, aby poszła z nią. Jednak siostra się nie zgadza, ponieważ ma swoje plany. Renata miała poczuć ulgę, gdy Aneta się nie zgodziła. Jak Polata wspomina. Pamięta ten uśmiech Renaty. Dziewczyny udają się do baru Maurox, który jest połączony z zajazdem leśnym. Spędzają tam czas w towarzystwie kolegi Tomka oraz kuzyna Renaty Łukasza. Do lokalu przychodzi Aneta i ona mówi siostrze, że już będzie wracała do domu. Pomachała Anecie i wyszły. Dziewczyny pożegnały się z kolegami na rynku. Po którym spacerowały. Aneta wróciła do domu, przekonana, że Iwona już śpi. Nie chcąc budzić siostry, Gosia w tym czasie przebywała na kolonii, ani rodziców, położyła się spać. Mama natomiast usłyszała dźwięk zamykających się drzwi i pomyślała, że obie wróciły. Tak jak było to ustalone. Rankiem następnego dnia okazuje się jednak, że Iwony nie ma. I nic nie wskazywało na to, aby wcześniej już wstała i gdzieś wyszła. A więc pierwsze co zrobiła rodzina Iwony, to zadzwoniła do Renaty. Ale odebrała jej siostra Barbara. Mówi, że Renaty nie ma, ponieważ jest na nauce jazdy, w ustku zdroju. Więc Aneta wraz z Tatą jadą do Renaty, która nie chce rozmawiać, ponieważ ma naukę jazdy. Po skończonej nauce, Renata, Aneta i jej tata wracają do Szczucina. Po drodze Renata miała powiedzieć, że rozstała się z Iwoną po opuszczeniu lokalu. Aneta i Renata zostają w domu państwa Cyganów. Natomiast tata Iwony udaje się na komisariat policji o godzinie 9 zgłasza zaginięcie Iwony. Jak się później okaże, policjanci wiedzieli już o śmierci Iwony. Funkcjonariusz Leszek W., który służbę skończyć miał o 6 rano, widziany miał być też już przed zgłoszeniem zaginięcia na miejscu zdarzenia. Pojechał z panem Mieczysławem do domu państwa Cyganów. Tam miał przysłuchać Renatę. Co jej powiedział? O czym rozmawiali? Nie wiadomo. Zgłoszenie o zaginięciu Iwony zostało przyjęte dopiero po godzinie 14.00. Kiedy to miejscowy rolnik zgłosił znalezienie ciała nastolatki przy wale Wisły. W łęce Szczucińskiej Iwonę znaleziono leżącą na brzuchu. Spodnie oraz dolną część bielizny miała ściągnięte do połowy, co miało upozorować gwałt. Ręce wyprostowane wzdłuż ciała, związane. Na szyi miała zadzierżgniętą pętlę drutu. Miała obrażenia głowy oraz twarzy. Tak jak i klatki piersiowej. Miała obcięte włosy, powyrywane z uszu kolczyki. Jak Pamiętamy, padał deszcz, a ciuchy Iwony nie były ubłocone, a jej buty – czyste. Czy jej ciało zostało tam przeniesione? Ewidentnie przed śmiercią była torturowana. Na miejscu zdarzenia był Leszek W., Grzegorz J. oraz tata Iwony. Zaabezpieczono drut, plastikowy kanister, sznurek, nitkę w kolorze biskupim, gumę do rzucia Iwony, Szklaną butelkę rozbitą. Wygnieciony fragment trawy, 2 na 1,5 metra, sprowadzono psa tropiącego, który pomimo deszczu podjął trop, ale stwierdzono, że pies zobaczył zająca, za którym poszedł. Ale co wydarzyło się w burzliwą noc z 13 na 14 sierpnia 1998 roku? Jedna wersja wydarzeń była taka, że Iwonę zabił ktoś. Nie miejscowy, przypadkowy. Ten wątek wykluczono. Następny wątek przedstawiał wersję satanistyczną. Ten też wykluczono. Pojawia się też wątek rzekomego romansu Iwony z żonatym policjantem, na co miały wskazywać wygnieciony fragment trawy. Niewyjaśnione. Ostatnia wersja wydarzeń. Iwony z domu miała. Wybawić na spotkanie Renata. Iwona z Anetą spotykają się z Renatą koło kościoła i Iwona rozstaje się z siostrą. Dziewczyny udają się do baru Mauroks wraz z kolegą Tomkiem i kuzynem Renaty Łukaszem. Przebywają tam jakiś czas, do baru przychodzi Aneta z chłopakiem. Iwona żegna się z siostrą, informując ją, że wraca do domu. Pomachała i wyszły. Po czym na rynku pożegnały się z chłopakami, a same miały spacerować około, około dwóch godzin. Na rynek podjeżdża biały polones, do którego podchodzi Renata, a potem Iwona. Wsiadają. Wszystko obserwuje radiowóz policyjny, a patrol miał Leszek W. i Grzegorz J., jak później miał zeznać, w Polanazie siedział młody Klapa, stary Klapa, to ojciec z synem. Stary Klapa jest szefem lokalnego wopru oraz trabant. Wszystko też miał widzieć Tadeusz Drap, który z kolegami spożywał alkohol. Renata i cała reszta mieli pojechać do baru u Trabanta. Było lato, więc było dużo ludzi. Renata, Iwona, Trabant, młody i stary klapa mieli wejść do osobnego służbowego wejścia. Tam została pobita Iwona. Miała się czemuś sprzeciwić. Z wersji oficjalnej, młody klapa chciał współżyć z Iwoną, na co nie wyraziła zgody. To miało być powodem pobicia Iwony, którą zakrwawioną, nieprzytomną, ale żyjącą wyprowadzono głównym wejściem. Więc wszyscy tam przebywający musieli to widzieć. Gdy wyprowadzali Iwonę do Poloneza, widzieli to też patrolujący Leszek W. z Grzegorzem Jot. Gdy Polonez odjeżdżał, radiowóz ruszył za nimi. Polonez skręca na Łękę Szczucińską, kierując się w stronę hangarów WOP, po czym policjanci Zawrócili, aby patrolować miasto. Czemu nie zareagowali w momencie, gdy wywleczono Iwonę z pubu? Ciekawe. 14 sierpnia w Szczucinie od rana na rynku ludzie już mieli wiedzieć o śmierci Iwony. Równie dobrze jak i policja. Czy się bali młodego i starego klapy? Którzy należeli do grupy tak zwanych Austriaków. Młody Klapa pracował w Wiedniu na budowie i miał pomagać miejscowym dziewczynom w znalezieniu pracy jako panie sprzątające bądź w opiece nad starszymi osobami. Zaczęły chodzić pogłoski, że mieli werbować tam dziewczyny do pracy w całkiem innym celu mianowicie prostytucji. U trabanta rzekomo mieli nagrywać filmy dla dorosłych i wysyłać do Austrii. Handel narkotykami też podobno miał się tam odbywać. Trabant z klapą mieli organizować zabawy dla polityków, policjantów i nie tylko w hangarach WOPR. Tam też mieli ich nagrywać i szantażować. Czy to było powodem nierozwiązania tajemniczej śmierci Iwony? Tyle lat? Co też oficjalnie nie zostało potwierdzone. Być może to tylko pogłoski. Iwona, jakiś czas, o ile dobrze pamiętam, na dwa tygodnie przed śmiercią, wbrew sprzeciwom rodzicom, miała wyrobić sobie paszport, który po śmierci zginął i nigdy się nie znalazł. Iwona chciała pojechać do Austrii i zarobić. Czy dowiedziała się, w jakim celu naprawdę miała jechać? Policja, która od samego rana wiedziała o zaginięciu Iwony, wbrew sprzeciwom rodzicom, Miała sobie wyrobić paszport, który po śmierci zginął i nigdy się nie znalazł. Iwona chciała pojechać do Austrii i zarobić? Czy dowiedziała się, w jakim celu naprawdę miała jechać? Policja, która od samego rana wiedziała o zaginięciu Iwony, które zgłosił jej tata, przyjęła dopiero po godzinie 14. Dlaczego? Czy policja z klapami mieli takie układy? Czy też się bali. A mieszkańcy Szczucina ich zeznania nie były brane pod uwagę. Tadeusz Drab po emisji programu 997, w którym wyznaczono nagrodę, zaczął się chwalić, że ją zgarnie, ponieważ zna sprawcę czy sprawców morderstwa Iwony. Zniknął. Jego ciało wyłowiono po czterech miesiącach. Stwierdzono samobójstwo po upojeniu alkoholowym. Ale mężczyzna, który jest dobrym pływakiem, ma plany na przyszłość, popełnia samobójstwo? Czy był to nieszczęśliwy wypadek? Czy pozbycie się świadka? Po latach okazało się, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecia. Został upity i wrzucony do wisły. Po śmierci Tadeusza Drapa miasteczko milczy. Rodzina Tadeusza zaprzecza, jakoby ten posiadał wiedzę na temat winnych śmierci Iwony. Sam Tadeusz przed śmiercią na przesłuchaniu również zaprzeczył. Śledztwo prowadzi prokuratura w Tarnowie. Sekcja zwłok Iwony wykazuje, że dziewczyna zmarła wskutek uduszenia. Nie została zgwałcona. W jej organizmie nie znaleziono alkoholu, ani narkotyków czy leków. Pobrane ślady DNA z gumy Iwony wykazało inne DNA niż iwony, czy pobrano próbki DNA od mieszkańców Szczucina tak się zastanawiam, rodzina państwa cyganów pogrążona w żałobie, żyje w wegetacji a prokuratura zabrania udzielania wywiadów. Rzeczy Iwony zostają zwrócone rodzinie. W domu państwa cyganów ciągle jest policja, która po jakimś czasie prosi o zwrot rzeczy, które Iwona miała na sobie w tą tragiczną noc. Ale dlaczego w ogóle policja ją dała? Poważny dowód w śledztwie. Szczucińska policja sugerowała rodzinie, aby zostawiła tą sprawę. Był taki czas, że bali się wyjść z domu, opowiada pani Aneta. Mieli też wiedzieć, kto stoi za zabójstwem Iwony, ale nie wolno było o tym mówić. Po roku sprawa zostaje umorzona, ale rodzina za wszelką cenę chce sprawiedliwości, a przede wszystkim znać prawdę, jak zginęła Iwona. Toczy się batalia. Pojawia się kolejna zagadkowa śmierć. Marka Kapela. 24 sierpnia 2014 roku znaleziono jego ciało przygniecione betonowymi elementami ogrodzenia. Dzień wcześniej Marek wybrał się do baru w Szczucinie, gdzie miał wypić dwa bądź trzy piwa. Śledczy przyjęli, że pod wpływem alkoholu sam wpadł na betonowe ogrodzenie i wypchnął jego środkowe a wówczas jego dwa kolejne sunęły się i go udusiły. Sprawę umorzono. Ciało Marka znaleziono w pozycji takiej, że jedną ręką jakby chciał podnieść to przęsło, drugą jakby próbował się podnieść. Marek wcześniej też miał mówić, że wie kto zabił Iwonę. Rodzina nie wierzy w nieszczęśliwy wypadek. W noc, w którą zginął Marek patrol policji dwa razy przejeżdżał koło miejsca zdarzenia. Nic nie widzieli. Dopiero rankiem przechodzień zgłosił fakt na policję. Czy ma to związek ze śmiercią Iwony? Sprawę przejmuje archiwum X, które zostaje odsunięte od sprawy. Według szefa archiwum X byli zbyt blisko prawdy. Mieli mieć już uszykowane Akty oskarżenia. Oficjalnie sprawę przejmuje Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Jednak w 2006 sprawa ponownie trafia do Archiwum X. Wtedy przesłuchano Leszka W. i zatrzymano, który w pierwszym przesłuchaniu zeznał, że nic nie pamięta z tamtej nocy. Co mogłoby wnieść do sprawy, w późniejszym zeznaniu obciąża młodego klapę, starego klapę oraz trabanta, składając obszerne zeznania. O samym przebiegu zabójstwa ma wiedzieć od Tadeusza Drapa, według którego, gdy wywieziono Iwonę na łąkę szczucińską, wyrzucono ją z auta, Dziewczyna miała podjąć próbę ucieczki, ale młody klapa miał ją złapać i udusić. Czemu zaprzecza jego kolega, z którym miał wtedy służbę Grzegorz J. Po aresztowaniu Leszka W., jego żona wystosowała pismo, w którym wyjaśnia, że jej mąż od dawna leczy się psychiatrycznie, a gdy przestał zażywać leki, jego stan psychiczny się pogorszył. Leszek W zostaje poddany badaniom psychiatrycznym. Biegli stwierdzają wystąpienie cech osobowości i zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Jednak prokuratura uznaje zeznania Leszka W za wiarygodne. Rodzina Iwony żyje od procesu do procesu, za każdym razem rozdrapując, próbujące zabliźnić się rany. W 2016 roku, w grudniu. Prokuratura krajowa wydaje list kończy za pawłem K, młodym klapą. Rok później w Wiedniu zostaje zatrzymany, gdzie odbyła się też sprawa. W maju młody klapa zostaje przetransportowany samolotem do Polski. Aresztowany został też jego ojciec, co bardzo wstrząsnęło rodzinom Iwony. Zostaje postawiony im zarzut morderstwa Iwony Cygan ze szczególnym okrucieństwem. Proces w sprawie Iwony trwa do dzisiaj. Oskarżono łącznie 17 osób. Na dzień dzisiejszy w areszcie przebywają młody Klapa z ojcem. Pozostali w tym Renata przebywają na wolności. Renata jest oskarżona o czterokrotne składanie fałszywych zeznań oraz utrudnianie śledztwa. Będą odpowiadać z wolnej stopy. Odbyło się 40 rozpraw. Przesłuchano 50 osób i to nie koniec, ponieważ prokuratura zawnioskowała o przesłuchanie kolejnych 240 osób, z czego 400 osób nie musi się wstawić w sądzie. Ich zeznania zostaną odczytane. Leszek W. wycofał się ze swoich zeznań, twierdząc, że prokuratura czegoś mu dosypywała do napoju i nie był świadomy tego, co mówił. Podczas przesłuchania, 240 osób, z czego 400 osób nie musi się wstawiać w sądzie, ich zeznania zostaną odczytane. Leszek W. wycofał swoje zeznania, twierdząc, że prokuratura czegoś mu dosypywała do napoju. I nie był świadomy tego, co mówił podczas przesłuchania. Na finał tej sprawy jeszcze będziemy musieli poczekać. Jak było naprawdę? Mam nadzieję, że rodzina Iwony w końcu dowie się. To na tyle dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam, cześć.